Dzień dobry Państwu. W Opolu zakończył się zjazd neurochirurgów. To jest zjazd specjalistów w operowaniu kręgosłupa. Gościem rozmowy przy oknie jest dr Paweł Jarmużek, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, profesor Zielonogórskiej Uczelni. Jednocześnie kierownik klinicznego oddziału neurochirurgii. Witam Panie doktorze. Dzień dobry Panie doktorze, dzień dobry Państwu. W czasie inauguracji tego zjazdu w czwartek pokazano taki króciutki fragment filmu, który obrazuje, w jaki sposób polska neurochirurgia dochodziła do tego poziomu dzisiejszego. Zwróciło moją uwagę haczyki, druty, że się ten kręgosłup spinało. No i ta koza, która po operacji nagle wstała i zaczęła biec. Tak było w latach 90. A na jakim poziomie jest dziś neurochirurgia? Panie redaktorze, więc sytuacja u nas jest niesamowita, niesamowicie dynamiczna. My jako neurochirurdzy kiedyś nie operowaliśmy kręgosłupów, tylko operowali to ortopedzi. Ze względu na niesamowity postęp i kolosalne znaczenie techniki w chirurgii kręgosłupa, te operacje zostały, nabrały takiego znaczenia w naszej specjalności. Tutaj sprzęt ma bardzo duże znaczenie i oczywiście wiedza ludzka. Dzisiaj, proszę mi Państwa, proszę mi uwierzyć, jesteśmy naprawdę w jednym z lepszych ośrodków światowych, jeżeli chodzi o chirurgię kręgosłupa. Oczywiście to nie jest tak, że w każdym ośrodku jest ten sam poziom, ale mamy ośrodki, które są wyposażone dokładnie tak, jak najlepsze ośrodki światowe. No najlepiej obrazuje ten postęp. Drut, haczyk, a dziś implanty. Najważniejszy postęp jest to, że my możemy to używać i umiemy to używać. Nasi lekarze są obywatele świata, wszędzie się szkolą. Najlepszy przykład jest również taki, że my jedziemy teraz na te szkolenia i tak naprawdę uczymy się nie od podstaw, uczymy się niuansów już. No, uczymy się już tego wyższego poziomu. No dobrze, skoro wkroczyła do sali operacyjnej innowacyjna technologia, innowacyjne metody i kiedy słucha chory człowiek, którego kręgosłup skręcił maksymalnie, który zażywa masę środków przeciwbólowych, zastanawia się, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego on musi na operację czekać kilka lat? Albo w najlepszym wypadku proponuje mu się prywatną klinikę, koszt operacji kilkadziesiąt tysięcy złotych. No to jest problem, który jest niedoceniany chyba, wydaje mi się, przez rządzących od wielu, wielu lat. Dlatego, że choroby kręgosłupa to jest choroba społeczna i tak naprawdę powoduje niezdolność do pracy w wielu okresach. Przede wszystkim wyrzuca młodych ludzi często z rynku pracy i tak naprawdę powoduje olbrzymie i kolosalne, dewastujące szkody w naszej gospodarce. Dla nas jest to niezrozumiałe właśnie, że my powinniśmy mieć priorytetowy dostęp, młodzi ludzie szczególnie, którzy chcą szybko wracać do pracy, priorytetowy dostęp. Niestety, no to jest polityka zdrowotna. No dobrze, ale orientuje się Pan, dlaczego tak się dzieje? No na pewno jest taka kwestia wyceny procedur. No, koszty. Koszty, po przede wszystkim koszty. Nikt nie liczy kosztów jakby całościowych, czyli niezdolności do pracy, to, że ktoś wypada z rynku pracy. Liczymy bezpośrednie koszty zabiegów. One oczywiście są wysokie, ale my zyski z tych wysokokosztowych operacji są wielokrotnie większe. No dobrze, ale przecież to można w jakiś sposób rozwiązać. Jeśli 20 lat temu zabieg operacyjny opierał się na drucie i haczyku, przepraszam, wracam do tego, a dziś jest na drogim implancie, a z drugiej strony widać, że po tym haczyku i po tym drucie pacjent w szpitalu leżał przez miesiąc albo i dłużej, to generowało koszty, to czy dzisiaj, mając implant, on może szybciej wrócić do zdrowia, opuścić szpital, a więc zmniejszyć koszty na pobyt w szpitalu i te pieniądze skierować właśnie na ten drogi implant? No to jest kwestia organizacji ochrony zdrowia. W 2005 roku powstał w Ministerstwie Zdrowia taka organizacja, która się nazywała AOTMIT, czyli nazywa się do tej pory, bo jest. To jest Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji i to ona wycenia procedury, za które Narodowy Fundusz płaci. Czyli ona wycenia, że za taką i taki rodzaj operacji płacimy tyle, a nie tyle. No jeśli za operację kręgosłupa płaci 3 tysiące, zdaje się,
a koszt operacji jest 20 czy więcej tysięcy, to wiadomo, że to się nie bilansuje. No. Powiedzmy sobie szczerze, można i za 3 tysiące zoperować, tylko ten chory nie wróci do normalnie do funkcjonowania, tylko to będzie inny rodzaj operacji. To będzie poziom operacji, którym ustosowaliśmy 20 lat temu. O to chodzi właśnie. Więc mając nowoczesne technologie, innowacyjne technologie, które bardzo szybko przywracają pacjenta do zdrowia, to dlaczego nie pójść w tym kierunku? Nie przekierować tych pieniędzy zupełnie w inną stronę? Takie sobie zadanie przyjęliśmy jako towarzystwo, powiem szczerze, bo my kontaktujemy z tym, z tą organizacją AOTMIT i właśnie próbujemy wznowić tą wycenę, żeby ta wycena była bardziej realistyczna, no i żeby dostęp przede wszystkim do tych procedur wysokospecjalistycznych, które powracają młodych, przywracają młodych ludzi do normalnego funkcjonowania, no jest, no, i zdobyć jakby zaufanie tej instytucji, żeby realnie wyceniła te procedury. Przepraszam bardzo, ale te wszystkie wasze osiągnięcia w chirurgii kręgosłupa, że tak powiem, no, tylko denerwują ludzi, bo potem proponuje im się prywatną klinikę. Wiadomo, że nie stać wielu na to. Mam świadomość, że się proponuje prywatną klinikę i to jest wysoce i nieuczciwe. I własną kieszeń jeszcze. To jest wysoce nieuczciwe, bo to są ludzie najczęściej ubezpieczeni, tak, którzy mają świadomość, że jak co miesiąc w jakiś sposób składają na swoje ubezpieczenie, są zabezpieczeni. Tak. A to jest, jakby są przymuszani kolejkami do wyboru albo walczę o siebie i wracam do pracy, do życia, do godnego życia czasem, za dodatkowe pieniądze, albo po prostu cierpię. To niestety, albo dobrze, albo źle, ale w tym wypadku, jeżeli chodzi o wycenę gorzej, nie są to choroby śmiertelne, ale mocno pogarszające jakość życia i dlatego tej presji co do wyceny nie ma może aż takiej. Mówi pan nieśmiertelne, ale jeżeli ktoś ma poważną chorobę kręgosłupa i zażywa kilogramy środków przeciwbólowych, tak, to ten organizm się po prostu pośrednio niszczy. Oczywiście. Sam bezruch, sama to jest spadek kondycji. My czasem pacjentów operujemy po kilku latach kolejki. To są inni ludzie. Inni ludzie mentalnie. Ludzie wypadający z innymi ambicjami. Ludzie troszeczkę załamani, wycofani, troszeczkę na drugim torze. Dlatego, że nie zdążyliśmy ich przywrócić, bo oni już się wycofali. Konkluzja niestety jest bardzo smutna. Starzejemy się. Te choroby kręgosłupa, czy w ogóle kręgosłupa, biodra, kolana dotykają ludzi starszych i odnoszę takie wrażenie, że rządzący nie bardzo chcą się zainteresować ludźmi starymi, bo już po prostu no, trudno. Taki jest los. No, wydaje się, że jak młodzi ludzie to są w interesie rządzących, żeby się zainteresować, no to starsi ludzie, wydłużyliśmy w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat, o kilkunaście lat średnią życia. Chcemy godnie żyć. Chcemy po prostu godnie żyć. A godnie to znaczy bez bólu, móc się poruszać. Ja nie muszę jechać na olimpiadę, ale ja mogę się po prostu godnie żyć, żeby nie ograniczać się do podstawowych czynności. I to jest cel, który jesteśmy winni tym starszym ludziom, którzy całe swoje pokolenie przepracowali chociażby dla naszego państwa. Te trudności w dostępie do tych nowoczesnych, innowacyjnych metod operowania kręgosłupa, bo o tym schorzeniu mówimy, sprawiają, że do głosu dochodzą oszołomy, oszuści. Proszę zobaczyć w internecie, ile jest możliwości szybkiego wyleczenia kręgosłupa, prostaty, wystarczy tabletkę i już wszystko mija. To jest niebezpieczne też. Wiele osób, które nie mając możliwości dostępu do tych nowoczesnych technologii, no, ratuje się, często przepłacając i płacąc oszustom. No to jest niestety fenomen światowy. To nie jest tylko nasz problem, ale to jest fenomen światowy. Jeżeli brak jest dostępności, to ludzie szukają na własną prośbę w internecie, w gazetkach jakichś cudownych leków, czy ciepłych kamieni, jakichkolwiek ruchów, cudownych uleczeń. No cóż można powiedzieć, tylko mi jest przykro i wstyd za taki system, który nie potrafi na tyle wzbudzić zaufania i dostarczyć takiego leczenia, żeby można było zaproponować sposób swobodny. Ciekaw jestem, panie doktorze, co po tym opolskim zjeździe Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa pozostanie. Bo rzeczywiście wiele interesujących, ciekawych tematów poruszono, no ale co z tego?
No, nie zatrzymujemy się w staraniach, żeby jednak iść dalej, żeby pamiętać o tych chirurgii kręgosłupa, bo ta chirurgia kręgosłupa naprawdę w kilka dni jest w stanie zmienić ludzkie życie z cierpiącego na naprawdę godne życie do powrotu, do sportu, do normalnego funkcjonowania. Ja rozumiem, że nie wszystkie choroby, ale dużą część chorób. My już naprawdę wielu umiemy. Jeszcze w sytuacjach, gdzie mamy ośrodki naprawdę świetnie wyposażone, a ich jest dużo w Polsce i świetni są specjaliści, no to naprawdę warto. Bardzo dziękuję. Doktor Paweł Jarmużek, neurochirurg, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.